Głosy i wizje. Wielu świętych dostąpiło łaski usłyszenia głosu Chrystusa przemawiającego z hostii eucharystycznej. Jednym z nich był święty Paweł od Krzyża, zmarły w 1755 roku, założyciel zakonu pasjonistów. Jako młody mężczyzna Paweł zaciągnął się na wojnę z Turkami, by walczyć i zginąć za wiarę. Jednakże głos z tabernakulum pouczył go, że ma służyć Chrystusowi, zakładając zgromadzenie ku jego czci. Miłość Pawła do Zbawiciela była tak żarliwa, że serce jego często biło z nadprzyrodzoną siłą. Bicie jego serca było szczególnie silne w piątki, stając się tak intensywne, że z tej okolicy klatki piersiowej emanowała fala ciepła. Święta Klara z Asyżu zmarła w 1253 roku, usłyszała głos Chrystusa w dramatycznym okresie historii Włoch, gdy ambitny cesarz germański Fryderyk II usiłował podbić Sycylię i Italię razem ze stanami papieskimi. Ta agresywna polityka wywołała silny antagonizm pomiędzy cesarstwem i papiestwem, wprowadzając zamęt do kościoła w Italii. W 1244 roku żołnierze Fryderyka podbijali należącą do papiestwa dolinę Spoleto. Zmierzający w stronę Asyżu żołdacy otoczyli klasztor San Damiano. Przerażone zakonnice, widząc wpadających do klasztoru Saracenów, zebrały się przy łożu chorej Klary, a święta uspokoiła je, obiecując pomoc Bożą. Podtrzymywana przez siostry Klara podeszła do bramy klasztoru, a przed nią w srebrnej kustodii obudowanej kością słoniową niesiony był król królów. Padając na twarz, Klara modliła się głośno: czyż naprawdę, Panie, podoba Ci się wydać w ręce bestii te bezbronne dzieci, które karmiłam Twoją miłością? Błagam Cię, byś chronił je, gdyż ja tego uczynić nie mogę. Nagle z hostii rozległ się głos jakby dziecka: będziecie zawsze pod moją opieką. Gdy żołdacy ujrzeli Najświętszy Sakrament, ogarnęła ich panika i zaczęli uciekać w popłochu. To właśnie z powodu tego cudu święta Klara przedstawiana jest przez artystów z monstrancją lub kielichem w rękach. Święta nakazała siostrom absolutne milczenie na temat tego wydarzenia w czasie jej życia. Cesarz Fryderyk II, który spowodował wszelkie te cierpienia, najprawdopodobniej pojednał się z Kościołem, skoro jego grobowiec znajduje się w katedrze w Palermo. Syn cesarza, Manfred, napisał w liście do swego przyrodniego brata: na łożu śmierci ojciec nasz, pełen skruchy, poddał się jako dobry katolik swej matce, świętemu Kościołowi Rzymskiemu. Podobnie jak święty Franciszek, święta Klara nie szczędziła wysiłków, by dekorować kościoły pięknymi dziełami. Jedna z zakonnic klasztoru, siostra Franciszka, opowiadała o Klarze, że wykonała ona 100 korporałów z pięknego materiału dla różnych kościołów. Co więcej, siostra Franciszka czasami widziała, jak w hostii niesionej do świętej Klary pojawiała się postać małego dziecka. Innym razem siostry ujrzały maleńkie dziecko spoczywające na piersi Klary i osłaniające ją świetlistymi skrzydłami. Wspaniały cud eucharystyczny świętej Klary odegrał wielką rolę w uratowaniu innego klasztoru. W czasach prześladowań zdarzyło się to w Irlandii, w maleńkim klasztorze sióstr ubogiej Klary, zwanym Betlejem. Zapis historyczny wykonany został przez matkę Bonaventurę Brown, która w tym czasie była w podróży, lecz zebrała szczegółowe zeznania natychmiast po powrocie. Katolicy w maleńkiej wiosce położonej nad jeziorem Lake Love Ri dowiedzieli się, że banda heretyków grasująca w okolicy planowała zniszczyć klasztor Betlejem. Matka Bonaventura pisze: kiedy wieść ta dotarła do ubogich sióstr, ogarnęła je trwoga,
nie wiedziały skąd oczekiwać ratunku, jak tylko od Boga przez zasługi świętej Klary, świętej założycielki, ufając w miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa i obietnicę daną świętej Klarze przy wypędzeniu heretyków z jej klasztoru. Tak więc siostry ustawiły w chórze obraz świętej Klary, by modlić się do niej w obecności Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Jakże można opisać żarliwe modlitwy sióstr proszących Boga o wspomożenie w niebezpieczeństwie. Trwały one zatopione w modlitwie dzień i noc. Ucieczka z klasztoru była niemożliwą, jednak dalsze wypadki potoczyły się tak szczęśliwie, że grupa wiernych mogła przewieźć siostry w bezpieczne miejsce po drugiej stronie jeziora. Banda heretyków napadła na klasztor, niszcząc i profanując to święte miejsce. Nie uszło im to jednak bezkarnie. Oddział żołnierzy irlandzkich, wspomagany przez katolików z okolicznych wiosek, dopadł bandytów i wytracił ich w walce. W oczach wiernych cudowny ratunek sióstr z klasztoru Betlejem był efektem ich miłości do świętej Eucharystii. Święta Teresa z Awila, pałająca żarliwą miłością do Najświętszego Sakramentu, odczuwała wielką radość, mogąc przyjmować większą hostię, sądząc, że tym sposobem Zbawiciel będzie dłużej przebywał w jej sercu. Święty Jan od Krzyża starał się wyperswadować ten błędny pogląd Teresy, udzielając jej pewnego razu tylko fragmentu hostii. Po przyjęciu ciała Pańskiego Teresa usłyszała głos Zbawiciela: nie obawiaj się, córko, że cokolwiek może oddzielić cię ode mnie. Święta zauważyła później, iż w ten sposób Bóg przekonał mnie, że wielkość hostii nie ma znaczenia. Duchowa córka wielkiej świętej Teresy, służebnica Boża Katarzyna od Jezusa, zmarła w 1594 roku, była karmelitanką, która otrzymała łaskę usłyszenia głosu chórów anielskich. Kiedy nocą klęczała przed Najświętszym Sakramentem, ogarnęła ją boleść, że Bóg opuszczony jest w tylu pustych kościołach. Nagle uszu jej doszedł anielski śpiew: błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. W tym samym momencie kościół zajaśniał niepojętym światłem. Katarzyna zrozumiała, że w ten sposób aniołowie wynagradzają za zaniedbania tych, co niewystarczająco uwielbiają i czczą Boga w Najświętszym Sakramencie. Radość wewnętrzna skłoniła Katarzynę do przyłączenia się do głosu aniołów w pieśni: święty, 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 a wtedy jakby na znak radości Króla Nieba niebiański blask otoczył pokorną zakonnicę. Chrystus ukryty w Eucharystii nie tylko przemawiał do swych świętych, lecz niektórym udzielił łaski ukazania się w konsekrowanej hostii. Tym sposobem wynagradzał ich żarliwe nabożeństwo, wzmacniał w próbach i koronował cnotę. Święty Filip Neri, zmarły w 1595 roku, założyciel zgromadzenia oratorianów, dostąpił takich łask, choć często z pokorą ukrywał je. Czasami jednak cudowne łaski nie mogły ujść uwadze wiernych. Jeden z takich cudów wydarzył się w czasie sprawowania wigilijnej mszy świętej. Po konsekracji przed oczyma świętego Filipa Neri hostia przekształciła się nagle w Dzieciątko Jezus. Zachwyt świętego zauważyli wierni zgromadzeni w kościele. Na ich pytania Filip Neri odpowiadał, że niemożliwe jest opisanie piękna tego objawienia. Innym razem Filip Neri otrzymał łaskę ujrzenia w Przenajświętszej Hostii chórów anielskich i chwały nieba. Dzieciątko Jezus ukazało się także świętemu Laurentemu z Brindisi, kapucynowi pochodzącemu z Neapolu. Znany jako zakonnik żarliwej modlitwy, Laurenty często przeżywał ekstazę w czasie sprawowania Najświętszego Sakramentu. Biograf świętego opisał takie wydarzenie. Pewnego dnia święty w czasie najświętszej ofiary, zaraz po konsekracji,
ujrzał postać Zbawiciela w hostii. Pan nasz ukazał się jako dzieciątko uśmiechające się słodko do Laurentego, brat Adam de Rovigo, sprawujący najświętszą ofiarę, również ujrzał dzieciątko Jezus i padł jak martwy na stopnie ołtarza, odzyskując przytomność ukląkł w adoracji przed boskim dzieciątkiem. Podobnej łaski dostąpił święty Waldhof, zmarły w 1159 roku. Gdy sprawował najświętszą ofiarę w dniu Bożego Narodzenia, Waldhof był cystersem i drugim opatem klasztoru Melrose w Szkocji. W chwilę po konsekracji święty pogrążony był w adoracji, gdy w swych dłoniach ujrzał zamiast hostii jaśniejące dzieciątko Jezus. Gdy pełen zachwytu złożył dzieciątko na ołtarzu, ponownie zobaczył świętą hostię. Waldhof opowiedział o tej cudownej wizji swojemu spowiednikowi Everardowi i tak wieść o cudzie rozniosła się szeroko. Biograf świętego, mnich Jordan Sfernes, zapisał, że znał to cudowne wydarzenie z ust Everarda oraz kilkunastu mnichów cysterskich z opactwa Melrose i Holm Kelcham. W dzień Bożego Narodzenia, 200 lat później, święta Katarzyna ze Sieny klęczała pogrążona w modlitwie przed żłóbkiem i tam otrzymała łaskę objawienia Matki Najświętszej, która złożyła dzieciątko Jezus w jej ramionach. Po umiłowaniu dzieciątka Katarzyna oddała go matce. Później w czasie mszy świętej Katarzyna ujrzała dziecię wychodzące z hostii. Z jego boku wyrastała gałąź winna pełna winogron, zjadanych z szacunkiem przez biało-czarne psy. Święta zinterpretowała tę wizję jako znak nadejścia reformy Kościoła, jako uwieńczenie wysiłków zakonu dominikańskiego, do którego należała i na którego habit zakonny składały się dwa kolory, biały i czarny. Inni święci otrzymali łaskę wizji Chrystusa jako mężczyzny. Święta Teresa z Avila opisuje w swej biografii, że widziała w hostii świętej Zbawiciela w różnych fazach swej męki, a także zmartwychwstałego. Prawie niezmiennie Pan nasz ukazywał mi się w swym zmartwychwstałym ciele i takim też widziałam go w hostii świętej. Święta Kolumba z Rieti zmarła w 1501 roku, przeżywała częste ekstazy na oczach swej matki oraz kapłana spowiednika. Jej biograf Sebastian Peroza bardzo dokładnie notuje te wydarzenia, a wśród nich wizję mającą miejsce w czasie mszy świętej. Sebastian pisze, że podczas podniesienia krwi pańskiej Kolumba ujrzała Chrystusa na krzyżu z przebitym bokiem i głową skrwawioną przez cierniową koronę. Święta padła zemdlona, a po odzyskaniu przytomności powiedziała do spowiednika: módl się, Ojcze, by Bóg zaoszczędził mi tak strasznych wizji, bowiem umieram ze smutku. Wielki przywilej oglądania Chrystusa w konsekrowanej hostii został również udzielony świętemu Janowi San Facundo, zmarłego w 1479 roku, kapłanowi w zakonie Augustianów. Zbawiciel wynagrodził wielkie dzieła Jana, godzenie wrogów i łagodzenie sporów, ale przede wszystkim jego żarliwe nabożeństwo do najświętszej ofiary, pozwalając mu ujrzeć siebie w momencie konsekracji. Acta Sanctuorum, tak opisują te łaski. Jan San Facundo w Hiszpanii często oglądał Zbawiciela na własne oczy w konsekrowanym ciele i ta wizja Chrystusa usunęła wszelkie trudności w zgłębianiu świętych tajemnic. Błogosławiona Anna Maria Taigi, żona, matka i mistyk, obecnie zaliczana w poszedł błogosławionych Kościoła, modląc się w kościele, miała wizję Chrystusa w Eucharystii. Wewnątrz hostii zobaczyła piękną lilię, będącą jakby tronem, na którym pojawił się zachwycający Zbawiciel. Adorując tę wizję, Anna Maria usłyszała głos: jam jest kwiatem polnym, lilią z doliny, należę cały do Ciebie. Święta Małgorzata Maria Alacoque, powierniczka Zbawiciela, w rozgłaszaniu tajemnic Jego miłosiernego serca, adorując Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie, ujrzała Chrystusa, który udzielił jej
niezwykłej łaski, spoczywania na swym sercu, Zbawiciel odsłonił wtedy przed świętą swą wielką miłość do ludzi i wielkie tajemnice swego boskiego serca. Łzy, ogień i światło, dar łez i płaczu za swe grzechy lub smutku z cierpień Zbawiciela jest niezwykłą i mało zrozumiałą łaską otrzymaną przez niektórych świętych. Święta Joanna z Valois, zmarła w 1505 roku, córka króla Francji Ludwika XI, cierpiała na deformację ciała i brak urody, lecz dusza jej jaśniała pięknem niezwykłych łask otrzymanych od Boga. Pod presją ojca Joanna poślubiła księcia Orleanu, który wkrótce zmusił ją do rozwodu. Święta osiadła wtedy w Bourges, gdzie założyła zgromadzenie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Joanna otrzymała dar łez. Po przyjęciu ciała pańskiego zalewała się łzami, stając się budującym przykładem dla wiernych. Wielokrotnie ukazywał się jej Zbawiciel oraz Matka Najświętsza, podtrzymując Joannę w cierpieniach i boleściach. Święty Wawrzyniec Justynian, zmarły w 1455 roku, również dostąpił łaski płaczu ku uwielbieniu Boga i wynagradzaniu za grzechy. Należał on do kanoników regularnych świętego Jerzego, stając się przełożonym zgromadzenia, biskupem diecezji i pierwszym patriarchą Wenecji. Pomimo tych licznych funkcji, jego pragnieniem było pozostać zawsze prostym księdzem. W czasie sprawowania najświętszej ofiary Wawrzyniec zalewał się łzami i często przeżywał ekstazę. Święta Klara zmarła w 1253 roku, bardzo często wylewała łzy przed Najświętszym Sakramentem. Żyjący w tamtym czasie Celano pisze: gdy Klara przyjmowała komunię świętą, wylewała gorące łzy miłości, odczuwając najwyższą chwałę i uwielbienie dla Pana Niebios, który tak się poniżył. Szloch jej był tak głęboki, że zdawało się, iż to jej serce wylewa się ze łzami. Sama myśl o Bogu, Stwórcy wszystkiego i Zbawicielu ukrytym w świętej hostii napełniała ją czcią. Nawet złożona chorobą stale kontemplowała Chrystusa, dziękując Mu za swoje cierpienia. Zbawiciel wynagradzał jej, objawiając się i pocieszając Klarę, udzielając jej swojej radości. Święty Felix z Cantalis, zmarł w 1587 roku, pokorny brat w zakonie kapucynów, znany był z wylewania obfitych łez podczas służenia do mszy świętej. Ponieważ łzy nie pozwalały mu recytować modlitw mszalnych, takich jak Confiteor czy Domine, non sum dignus, Panie, nie jestem godzien, zapytał wielkiego kaznodzieję zakonu, czy konieczne jest wymawianie słów tych modlitw. Nauka o wyższości modlitwy serca przyniosła mu wielkie ukojenie. Po przyjęciu komunii świętej Felix klęczał długo w dziękczynieniu, zanim wyszedł zbierać jałmużnę. Wiele łask otrzymanych od Boga pozostało osobistą tajemnicą pokornego serca świętego, lecz bracia zakonni byli świadkami nocnych adoracji Najświętszego Sakramentu. Po opuszczeniu przez wszystkich kaplicy Felix padał krzyżem przed ołtarzem, modląc się: Panie, Tobie polecam cały lud i wszystkich dobroczyńców. Miej litość dla grzeszników. Potem zalewał się łzami, aż do chwili, gdy łaska Boża napełniła jego serce pokojem. Pewnego razu, gdy Felix był już staruszkiem, jeden z braci zakonnych pozostał potajemnie w kaplicy, obserwując modlitwę świętego. Stojąc przed statuą Matki Najświętszej, Felix błagał Maryję, by pozwoliła mu potrzymać w swych ramionach Dzieciątko Jezus. Przed zdumionym wzrokiem brata zakonnego wydarzył się cud. Maryja, objawiając się w pełni blasku, podała Dzieciątko świętemu Felixowi, adorując Dzieciątko Jezus w swych ramionach. Święty zakonnik zalewał się łzami radości. Wielkim świętym, obdarzonym łaską łez przed sakramentem ołtarza,
był święty Franciszek Solano, zmarły w 1610 roku w Andaluzji, w Hiszpanii. Jako młody chłopak odznaczał się on wielką pobożnością, przystępował często do Komunii Świętej i swym przykładem sprowadzał wielu kolegów do Boga. W wieku 20 lat Franciszek wstąpił do zakonu franciszkanów, osiągając taki poziom życia duchowego, że zaraz po święceniach mianowany został mistrzem nowicjatu. Gdy król Hiszpanii Filip II prosił o misjonarzy dla południowej Ameryki, Franciszek Solano zgłosił się na ochotnika i w 1589 roku odpłynął z grupą kapłanów na misję. Po ciężkiej podróży, podczas której statek rozbity został przez sztorm, święty dotarł do Limy w Peru. Obdarzony darem języków, Franciszek nauczał Ewangelii plemiona indiańskie w ich własnym dialekcie. Jego wysiłki misyjne skłoniły ponad 9 tysięcy dusz do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Podobnie jak przed świętym Franciszkiem z Asyżu, również przed Franciszkiem Solano dzikie zwierzęta stawały się potulne, a ptactwo śpiewało koncerty powitalne. Święty Franciszek wylewał obfite łzy w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary. Ten dar, jak i inne mistyczne łaski, sprawiały, że zakonnicy zmieniali się, by dostąpić przywileju służenia mu do mszy świętej. Nawet delegaci króla na terenach misyjnych starali się służyć świętemu do mszy, by wzmocnić się przykładem wielkiej miłości ku Eucharystii. Czując się niegodnym piastowania ciała pańskiego, święty Franciszek z Posadas, zmarły w 1713 roku, płakał sprawując Najświętszą Ofiarę. Podczas przeistoczenia jego ciało drżało, a z piersi wymykały się niekontrolowane westchnienia. Franciszek otrzymał także inną mistyczną łaskę, otaczającą go łunę świetlną. Na oczach wielu świadków ciało świętego, ogarniętego ekstazą i wzniesionego w powietrze, otoczone było światłem. Skóra stawała się przeźroczysta jak kryształ, a policzki płonęły jak ogień. Wierni świadkowie przekazali również, że w okresie zesłania Ducha Świętego Franciszek z Posadas dwukrotnie otoczony był tak silnym światłem, że cały ołtarz wydawał się być opromieniony. Wiemy też, że raz zauważono promień światła wydobywający się z ust świętego i oświetlający mszał, który trzymał w rękach. Podobne zjawisko mistycznego światła istniało w życiu świętego Alfonsa Liguori, zmarłego w 1787 roku. Pewnego dnia święty medytował Pismo Święte przed Najświętszym Sakramentem, gdy do wypełnionego półmrokiem kościoła weszło grono zakonników. Ze zdumieniem zauważyli oni, że promień światła wystrzeliwał z brwi Alfonsa Liguori, oświetlając Pismo Święte w jego dłoniach. Założyciel zakonu ojców jezuitów, święty Ignacy Loyola, zmarły w 1556 roku, także otrzymał łaskę daru łez. W jednej z mszy świętych uczestniczył wierny, nieznający Ignacego i nie zdający sobie sprawy, że to prawdziwe święte dłonie sprawowały tę Najświętszą Ofiarę. Czując litość do Ignacego, człowiek ten podszedł po mszy świętej do ojca Strada, usługującego przy ołtarzu, mówiąc: kapłan, który odprawiał mszę świętą, musi zapewne uważać się za wielkiego grzesznika. Miejmy nadzieję, że dobry Bóg mu wybaczy, gdyż tak bardzo się wypłakał. Często w czasie mszy świętej Ignacego ogarniała tak wielka miłość ku Eucharystii, że stojący obok słyszeli bicie jego serca. Święty Ignacy otrzymał także inną widzialną mistyczną łaskę. Podczas pewnej mszy świętej przy ołtarzu usługiwał ojciec Mikołaj Lannoy, który nagle ujrzał ognisty płomień ponad głową Ignacego. Spiesząc, by go ugasić, ojciec Lannoy spojrzał na twarz świętego i zrozumiał wszystko. Ignacy przeżywał ekstazę i płomień nie wyrządzał mu żadnej szkody. Niezwykłe zjawisko płomieni
ognistych występowało również w życiu świętego Filipa Neri, zmarłego w 1595 roku, założyciela zgromadzenia oratorianów. Nazwany drugim apostołem Rzymu, Filip uznany jest przez Kościół za świętego, którego serce nie mogło pomieścić płomiennej miłości do Boga. Pod naporem miłości serce Filipa rozszerzyło się, łamiąc dwa żebra. Co więcej, miłość jego serca była tak płomienna, że wydzielała ciepło i serce świeciło jak łuna. Jeszcze cudowniejsze zjawisko występowało w czasie sprawowania mszy świętej, ekstazy czy pokuty. Z oczu i twarzy świętego zdawały się wystrzeliwać płomienie ognia. Wprost trudno jest dać wiarę tym cudownym zjawiskom, lecz udokumentowane są one w archiwach procesu kanonizacyjnego. Ogień wewnętrzny czasami wylewał się na ciało zewnętrzne w chwili, gdy pogrążony był w Bogu, także z oczu i twarzy wystrzeliwały płomienie ognia. Ciało świętego Filipa Neri miało tak podwyższoną tym ogniem miłości temperaturę, że nawet zimą otwierano okna. Zdarzało się też, że widzialna łuna miłości pozbawiała Filipa świadomości i chociaż zupełnie zdrowy, bywał przykuty do łóżka. Mistyczna łuna ognia otaczała także błogosławioną Joannę od Krzyża. Modląc się w kościele w noc wigilijną, błogosławiona odczuła ogromne pragnienie przyjęcia Chrystusa Eucharystycznego. Nie mogąc ugasić tej tęsknoty za Zbawicielem, Joanna poprosiła spowiednika o komunię świętą. Po przyjęciu hostii wokół głowy Joanny pojawiła się niebiańska łuna, a zwykle blade policzki przybrały kolor ognia. Święty żebrak Rzymu i włóczęga Benedykt Józef Labre, zmarły w 1783 roku, otrzymywał podobną mistyczną łaskę podczas adorowania Najświętszego Sakramentu. Żar wewnętrznej miłości ku Eucharystii uzewnętrzniał się na twarzy świętego jako widzialna świetlista łuna, zadziwiając zgromadzonych wokół wiernych. Twarz Benedykta, zwykle bez koloru, w czasie ekstatycznej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem wydawała się płonąć niezwykłym żarem widzialnym przez długie godziny nieprzerwanego uwielbienia Zbawiciela. Święty Jan od Krzyża, zmarły w 1734 roku, często przeżywał ekstazę. Wielkie jego zmysły przestawały wtedy funkcjonować. Był on zupełnie nieświadomy tego, że wokół jego głowy pojawiała się aureola nieziemskiego światła, a twarz jaśniała niezwykłym blaskiem. Święty Jan od Krzyża, zmarły w 1591 roku, który razem ze świętą Teresą z Awila zreformował zakon karmelitański, pojawiał się czasami w aureoli światła. Historia przekazała przypadek pewnego studenta obecnego na mszy świętej, w czasie której święty Jan ukazał się w niebiańskim blasku. Po tym objawieniu student zdecydował się wstąpić do zakonu. Gdy nowa przełożona obejmowała kierownictwo klasztoru w Karawaka, święty Jan sprawował najświętszą ofiarę w intencji wyproszenia dla niej łaski Ducha Świętego. W czasie mszy świętej jaśniejące promienie ogarnęły postać Jana. Zakonnice przypuszczały, że światło to wypływa z tabernakulum, lecz gdy święty odwrócił się, ujrzały one promienie wydobywające się z jego twarzy. Jedna z zakonnic stojąca przy innej kracie też ujrzała światło bijące z twarzy świętego Jana. Święta Maria Magdalena de Pazzi, zmarła w 1607 roku, znana była z głębokiej miłości do Najświętszego Sakramentu oraz częstych zachwytów mistycznych. W okresie nowicjatu Maria Magdalena padła ofiarą choroby i w ciężkim stanie przeniesiona została do ambulatorium, gdzie natychmiast ogarnęła ją ekstaza. Przez całą godzinę trwania ekstazy twarz świętej jaśniała niezwykłym światłem. Kiedy pewnego dnia młodziutki święty Piotr z Alcantara, zmarły w 1562 roku,
długo nie wracał do domu, po mszy świętej matka posłała sługę, by odnalazł chłopca. Święty odnalazł się na chórze kościoła, klęcząc za organami, z twarzą promieniującą nieziemskim blaskiem. Piotr modlił się tak żarliwie, że sługa z trudem przywrócił go do świadomości. Ksiądz Tenkuri jest autorem klasycznego studium na temat teologii ascezy i mistyki pod tytułem Życie duchowe. Pisze on, że ekstazie często towarzyszą zjawiska świetlne, aureola wokół głowy lub blask otaczający całe ciało. Podkreśla też wagę nauki papieża Benedykta XIV, który opisał sposoby badania autentyczności takich zjawisk. Święci opisani w tym rozdziale książki poprzez sam fakt wyniesienia na ołtarze spełnili zarówno wszelkie kryteria wyznaczone przez papieża Benedykta XIV, jak i wymagania zgłoszone przez innych papieży.